Jesteśmy uczniami klasy maturalnej pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie. W tym szczególnym w naszym życiu roku przypada także 65-lecie powojennej historii naszego liceum. Mamy zaszczyt i przyjemność przybliżyć Państwu historię naszej szkoły. Opowiemy też o jej współczesności. Pierwsza polska szkoła na Warmii i Mazurach została założona w gmachu poniemieckiego gimnazjum przy ulicy Mickiewicza 6. Zapisy do szkoły rozpoczęły się 25 maja 1945 roku, zaś 27 maja 1945 roku przybyła do Olsztyna z Wileńszczyzny i z Warszawy grupa nauczycieli powołanych do utworzenia szkoły. 14 października 2005 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej pierwszych nauczycieli, założycieli szkoły. 4 czerwca 1945 roku w auli szkolnej nastąpiła inauguracja nauki szkolnej. W tym samym roku szkoła otrzymała sztandar i przeprowadziła pierwszą maturę. Egzamin zdało 15 uczniów. Od 50 lat nasza szkoła nosi nazwę Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza. Szkołą mickiewiczowską byliśmy niejako od początku. Już w drugim roku nauki, czyli 1946, na sztandarze ufundowanym przez rodziców umieszczono słowa pieśni Adamowej – Ojczyzna, nauka, cnota. Z okazji uroczystości jubileuszowych 20-lecia istnienia szkoły odbyło się odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza według projektu olsztyńskiej rzeźbiarki Balbiny Świtycz-Widackiej. W kwietniu 2010 roku na skwerze przed szkołą został posadzony dąb pamięci zbrodni katyńskiej. Jest on poświęcony Antoniemu Derwińskiemu. W 65-letniej powojennej historii naszą szkołą kierowali dyrektorzy Mieczysław Chomicki, Antoni Wiśniewski, Bogumił Kuzemko, Jarosław Monkiewicz, Jan Kiepuszewski, Barbara Antczak, Danuta Przybyłek, a obecnie Jolanta Skrzypczyńska. Pierwsze liceum ogólnokształcące to najstarsza szkoła w mieście, liceum z ogromną tradycją, której korzenie sięgają do wieku XIX. Budynek wybudowany został w 1876 roku i oddany do użytku jako gimnazjum królewskie, klasyczne gimnazjum królewskie. W tej chwili powojenna historia to 65 lat, od 1945 roku uczy się młodzież licealna, wcześniej też była to szkoła podstawowa. W tej chwili już tylko liceum ogólnokształcące w stylu akademickim. Szkoła posiada ogromną tradycję, bardzo wysoki poziom nauczania, fantastycznych absolwentów, których rzesze opuściły mury tej szkoły. Świetnie sobie dają radę w życiu, osiągnęli bardzo wiele, odwiedzają szkołę i znamy losy wielu absolwentów, którzy pełnią wysokie funkcje w urzędach czy pracują społecznie. I co dla mnie takie jest bardzo ciekawe i miłe, to są bardzo związani z tą szkołą i bardzo chętnie ją odwiedzają. Przychodzą na spotkania, spotykają się z młodzieżą, która ta młodzież uczy się od nich, myślę, tej sympatii, miłości do szkoły, bo młodzież pierwszego liceum tak o szkole mówi ciepło, jak i absolwenci mówią ciepło. Dlatego bardzo mi się to w szkole właśnie podoba, że jest taka ogromna więź i absolwentów, no i w tej chwili uczniów uczących się, którzy bardzo aktywnie pracują i zdobywają laury i właściwie bardzo to imię szkoły rozsławiają w mieście, a nawet w kraju, nawet za granicą. Nawet owi słynni filozofowie, którzy piszą na temat pogardy sławy, w księgach zamieszczają swoje imię. Tak? Zdecydowanie gerundivum, ale mówimy, że gerundivum wystąpiło w funkcji gerundium. Czyli jeżeli, proszę Państwa, ten obiekt, który nas interesuje, ma towarzystwo, a tutaj bez wątpienia ma towarzystwo, to jest to gerundivum, nie gerundium, tak? Nie gerundium. Agata lege, latine. Mihi semper in republika fortium ex
Historię, tradycje i obrzędowość szkolną przekazywano świadomie w formie zapisu, a także spontanicznie ustnie. Starsi młodszym, rodzice dzieciom. Dziś trudno ustalić, kto i kiedy nazwał szkołę klasztorem. Jeszcze w latach 80. oraz później pojawiał się od strony ulicy Mickiewicza z uporem malowany białą farbą olejną napis klasztor. Najwcześniej w historii uroczystości szkolnych zaistniał Dzień Sportu, dawniej świętowany 1 czerwca, od kilku lat zawsze w czerwcu. Od roku 1980 przez 30 lat nasza szkoła była gospodarzem ogólnopolskich spotkań liceów imienia Adama Mickiewicza. Uroczystość ta stała się świętem szkoły. Uczestnicy spotkań rywalizowali w konkursach wiedzy o życiu i twórczości patrona oraz brali udział w wieczornych koncertach poezji wieszcza. Pobyt gości urozmaicały także wycieczki po Warmii i Mazurach. Tradycją naszej szkoły stały się również spotkania z absolwentami, które odbywają się co roku 20 września pod hasłem Dzień Absolwenta. Spotkania te są bardzo wartościowe zarówno dla nauczycieli, jak i młodzieży. Podkreślają więź absolwentów ze szkołą. Najstarsi absolwenci naszego liceum zdawali swoją maturę 60 lat temu. W powojennym 65-leciu naszą szkołę ukończyło ponad 8 tysięcy absolwentów. Wielu z nich to wybitni twórcy kultury, politycy, prawnicy, lekarze, ludzie zaangażowani w życie miasta. Znajdujemy się w auli 1 liceum ogólnokształcącego, które jest miejscem wielu ważnych wydarzeń w naszej szkole. Sesji naukowych, debat, koncertów, spotkań, bali, a także egzaminów. Z XIX-wiecznego obrazu Heinricha Gärtnera spogląda na kolejne pokolenia uczniów Zamyślona Ifigenia. Tuż obok znajduje się sekretariat i gabinet pani dyrektor. Schodzimy na parter, gdzie znajdują się sale lekcyjne, biblioteka szkolna, pokój nauczycielski, a także gabinet pani wicedyrektor Sabiny Ruć. Obecnie w naszej szkole pracuje 57 nauczycieli i uczy się 660 uczniów. Jaka zasada jest sprzężona z tym klasem? C-N-Bus. Teraz wstąpiliśmy do Hadesu, który jest ulubionym miejscem uczniów podczas przerwy. Mogą tutaj zrelaksować się i spędzić miło czas. Nie sposób nie wspomnieć o miejscach w naszej szkole, w których uczniowie pod okiem pedagogów dbają o kondycję fizyczną. Wszak w zdrowym ciele zdrowy duch. Uczniowie klas pierwszych wrześniową edukację zaczynają od wyjazdu integracyjnego. Wczesną jesienią składają uroczyste ślubowanie i od tego momentu wspólnie ze starszymi kolegami uczestniczą w wielu szkolnych przedsięwzięciach. Mogą, pod kierunkiem pedagogów, spełniać się artystycznie w zajęciach koła teatralnego, śpiewać w szkolnym chórze, redagować szkolną gazetkę Merkuriusz, istniejącą już od 1960 roku, rozwijać zainteresowania w kołach przedmiotowych, uczestniczyć w olimpiadach i konkursach, podziwiać wszechświat na zajęciach z astronomii, dyskutować w debatach oksfordzkich. Jesteśmy uczestnikami programu POATES Teleskop. Mamy do dyspozycji takie dwa teleskopy na Hawajach i w Australii o średnicy 2 metrów,
którymi możemy robić zdjęcia obiektów astronomicznych. Przyszłam tutaj na zajęcie, ponieważ fascynuje mnie wszechświat. Jest to właśnie dla mnie bardzo duża zagadka. Fascynuje mnie to, ile ludzie tak jakby znaczą wobec wszechświata, czyli praktycznie no, dość mało. I chciałam po prostu zagłębić tą zagadkę. No i fascynują mnie oczywiście inne ciała niebieskie, gwiazdy, różne gwiazdozbiory, planety. Ze mną to było tak, że ja pochodzę z bardzo małej miejscowości, gdzie w nocy bardzo dobrze jest widać nocne niebo. Wszystkie gwiazdy można sobie pooglądać. Nawet jak ktoś umie patrzeć, się dobrze pierwszy patrzy, to można gołym okiem nawet zobaczyć jedną galaktykę Andromedy. No i mnie to zawsze fascynowało, te nocne niebo, i pomyślałem sobie, że to by było bardzo miłą przygodą tutaj przyjść i zrobić zdjęcie takiej galaktyki, zobaczyć jak ona wygląda tak bardziej od środka, jak ona jest zbudowana, a nie tak tylko jaki taki mały punkcik na niebie. Myślę, że nie jest najważniejsze samo robienie zdjęć, tylko poświęcenie pewnego czasu, aby wybrać pewne obiekty i tą sesję przygotować. Właśnie moim zdaniem to daje nam najwięcej pewnych doświadczeń. Sfotografowanie jakiegokolwiek obiektu w przestrzeni kosmicznej to jest dopiero pierwszy krok. Po sfotografowaniu otrzymujemy jedynie zdjęcia pełne szumu, z brzydkimi barwami. To wszystko trzeba jeszcze obrobić. Przed obróbką graficzną i po obróbce graficznej. Światło jest dopasowane, barwy. W zeszłym roku nie znaleźliśmy żadnej asteroid, ale właściwie większość osób też brała udział w tym projekcie poszukiwania asteroid, ale za to 2 lata temu mieliśmy sukces i odkryliśmy aż 3 asteroidy. Także w tym roku taki projekt też będzie miał miejsce i pierwsze klasy znowu zapraszam. Młodzież naszej szkoły bierze udział w wymianie polsko-niemieckiej, wycieczkach naukowych i turystyczno-krajoznawczych, zajęciach zielonej szkoły. Uczniowie jedynki zawsze byli i są otwarci na potrzeby innych. Działają w PCK, Szkolnym Kole Caritas, Stowarzyszeniu Joannici Dzieło Pomocy. W naszej szkole wielokrotnie odbywały się akcje charytatywne, jak na przykład ubiegłoroczny świąteczny show. Uczniowie naszej szkoły mogą poszczycić się wieloma sukcesami naukowymi i sportowymi. Są wśród nas laureaci i finaliści krajowych i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, zwycięzcy turniejów i zawodów sportowych. Najważniejszym wydarzeniem karnawału jest w naszej szkole studniówka. Aula jedynki zamienia się tego wieczoru w przepiękną salę balową, w której wytwornie ubrani uczniowie tańczą poloneza. Zabawa trwa do białego rana. Od 1974 roku rok szkolny maturzystów kończy tradycyjna ostatnia lekcja, uroczyste i wzruszające spotkanie grona pedagogicznego i abiturientów. A potem majowy egzamin dojrzałości. Najstarsi absolwenci naszego liceum zdawali swoją maturę 60 lat temu. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie to szkoła szczególna. Udało się w jej długiej historii istnienia stworzyć własny i niepowtarzalny styl pracy, klimat, a także więź ponadpokoleniową. To szkoła rodzinna, bowiem kształcą się w niej kolejne pokolenia. Nie byłoby współczesnej jedynki, gdyby nie trud i zaangażowanie kilku pokoleń nauczycieli i wychowawców. Grono pedagogiczne jedynki zawsze potrafiło połączyć tradycję z nowoczesnością, podobnie jak w epopei patrona szkoły. Nikt tam nie rozprawiał o porządku, nikt mężczyzn i dam nie ustawiał, a każdy mimowolnie porządku pilnował. Przyjmował zwyczaj, którym wszystko oddychało. Thank you.